Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się kodowaniem zdalnych kluczy oraz pilotów w pojazdach marki Chrysler. Dla przykładu posłuży mi model 300C drugiej generacji. Kodowanie będzie podobne dla wszystkich pojazdów z tej grupy pracujących na kluczykach FOBIC, których wygląd załączam na zdjęciu. Przechodzimy do programu MAXIEKU oraz wybieramy interesujący nas model, po czym łączymy się z modułem immobilizera. Po połączeniu przechodzimy do zakładki Adaptacje, gdzie wybieramy opcję o nazwie Programowanie kluczyka zapłonu. W tym momencie zaprezentuję reakcję pojazdu na aktualny stan klucza. Jak widać, pojazd nie reaguje na funkcję pilota oraz nie jesteśmy w stanie go uruchomić, co również sugeruje komunikat na wyświetlaczu wskaźników. Aby dodać nasz klucz, musimy być pewni, iż nie widnieje on w pamięci sterownika. W tym celu możemy użyć funkcji odczytu pinu, a następnie przycisku kasowania kluczyków. Po tej operacji kolejnym krokiem będzie przypisanie klucza. Oczywiście kod pin pozyskaliśmy już wcześniej i jak widać nie jest to trudna czynność oraz nie musimy używać zewnętrznego oprogramowania. Dlatego przechodzimy do kolejnego kroku, czyli zapoznajemy się z procedurą oraz jej wymaganiami i po spełnieniu wszystkich warunków klikamy na przycisk Programowanie kluczyka zapłonu. Teraz po wyświetleniu komunikatu przytrzymujemy przycisk otwierania na pilocie przez około 3 sekundy i powtarzamy ten krok 3 razy, aż do momentu, gdy pojazd mrugnie dwukrotnie kierunkowskazami. Pierwszy klucz został pozytywnie przypisany do sterownika i aby zakodować kolejny, przechodzimy przez identyczną procedurę. Teraz, jak będzie widać na załączonym filmie, obydwa klucze potrafią obsłużyć zamek centralny i są pozytywnie wykrywane przez sterownik w celu uruchomienia silnika. Jak zawsze, jeżeli interesują Cię takie filmy, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Pamiętaj również, aby zweryfikować, czy daną funkcję możesz wykonać w swoim modelu, wystarczy odwiedzić stronę producenta i przejrzeć dział funkcjonalności, do którego link zostawiam w opisie filmu.